10 firm, które zaczynały w garażu. Jeżeli film Was interesuje, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli uda się wbić 40 lajków, to stworzę film o polskich firmach produkujących w Polsce. Koniecznie podzielcie się materiałem ze znajomymi. Zaczynamy! 10. Lotus Cars. Brytyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej zajmujące się produkcją samochodów sportowych i wyścigowych. Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Norfolk w Anglii. Od 1996 roku właścicielem Lotusa jest malezyjska firma Proton. Samochody Lotus cechuje prostota wykonania, świetne prowadzenie i niewielka masa pojazdów. Założyciel firmy zaczął karierę produkując samochody w garażu rodziców. Następnie działalność przeniosła się do starej stajni. Dziś króluje na torach wyścigowych, a Lotus Team już 7-krotnie zwyciężył w Mistrzostwach Świata Formuły 1. 9. Nike. Amerykańskie przedsiębiorstwo będące jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Pierwotnie założyciele firmy znanej jeszcze pod nazwą Blue Ribbon Sports zajmowali się dystrybucją japońskiego obuwia w Stanach. Stan ten nie trwał zbyt długo, gdyż postanowiono, że trzeba projektować własne obuwie. I tak 2 lata od założenia firmy w Santa Monica powstał pierwszy sklep firmowy. W 1971 roku Knight i Bowman postanowili zakończyć współpracę z japońską firmą i stworzyć własną linię obuwia. Obecnie korporacja zatrudnia około 63 tysiące pracowników. 8. Patagonia. Firma amerykańska z siedzibą w mieście Ventura w Kalifornii, specjalizująca się w produkcji sprzętu turystycznego, głównie odzieży. Została założona w 1973 roku, kiedy Yvon Joannar oszalał na punkcie wspinaczki w wieku 14 lat. Jego rodzina nie mogła pozwolić sobie na niezbędny sprzęt, więc chłopiec przemienił garaż rodziców w sklep, w którym zaczął sprzedawać ekwipunek własnej produkcji. 40 lat później produkuje wysokiej jakości sprzęt dla klientów z całego świata. Firma stara się utrzymać wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu oraz aktywnie angażuje się w ochronę środowiska. W 1996 roku firma zaczęła używać wyłącznie organicznej bawełny do produkcji swoich ubrań. Od 1985 roku firma przekazuje 1% swoich przychodów na rzecz ochrony przyrody. 7. Janke Candle. Amerykański producent i sprzedawca świec zapachowych, akcesoriów i naczyń. Jego produkty są sprzedawane przez tysiące sklepów z upominkami i świecami w niemal 50 krajach na świecie. 14-letni Michael Kidrecz, założyciel firmy, stworzył swoją pierwszą świeczkę zapachową ze stopionych kredek świecowych. Sąsiedzi zainteresowali się jego działalnością i wyrazili chęć zakupu ręcznie wykonanych świeczek. Dziś sprzedaje je na całym świecie. Używacie świeczek tego giganta? Jaki zapach jest Wasz ulubiony? 6. HP. Amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii, założone w 1939 roku. Firmę założyli William Hillett i Dave Packard w przydomowym garażu. Aktualnie firma zatrudnia 300 tysięcy osób i zarabia 10 miliardów dolarów rocznie. Legendarny garaż został odkupiony przez korporację w 2000 roku za 1,5 miliona dolarów. Przeszedł gruntowny remont i został oficjalnie uznany za amerykańskie miejsce pamięci. 5. Harley Davidson. Amerykański producent motocykli znany głównie z produkcji tzw. motocykli ciężkich. Ponadto przedsiębiorstwo Harley Davidson wytwarza akcesoria motocyklowe, odzież i drobne sprzęty, takie jak noże. Prowadzi też klub Harley Owners Group zrzeszający właścicieli motocykli Harley Davidson. William Harley i jego przyjaciel z dzieciństwa, Arthur Davidson, eksperymentowali z rowerami w drewnianej komórce. Chłopcy podjęli próbę montażu silnika, tworząc swój pierwszy motorower. Młodzi entuzjaści nie przypuszczali wówczas, że staną się ikonami przyszłości motoryzacji. To niesamowite, jak niepozorne eksperymenty mogą zmienić świat. 4. The Walt Disney Company. Największa na świecie korporacja mediowa, założona 16 października 1923 roku w Burbanku przez braci Walta i Roya Disneyów, jako małe studio animacyjne pod nazwą Disney Brothers Cartoon Studio. Firma powstała w garażu ich wujka. To właśnie tam narodził się niepowtarzalny styl, który wytwórnia kontynuowała jeszcze do niedawna.
Obecnie firma zatrudnia 180 tysięcy pracowników i uchodzi za największą i najbardziej znaną wytwórnię w Hollywood. 3. Amazon, amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, spółka akcyjna założona w 1994 roku w Seattle. Zajmuje się handlem elektronicznym i prowadzi największy na świecie sklep internetowy. Jeff Bezos, założyciel firmy, założył działalność w przydomowym garażu. Na początku zajmował się handlem książkami, a w późniejszym czasie działalność została rozszerzona o dodatkowy asortyment. DVD, płyty z muzyką, sprzęt komputerowy, elektronikę, meble i wiele innych. W Polsce Amazon działa od 2014 roku. Centra dystrybucyjne znajdują się w Bielanach Wrocławskich i Sadach pod Poznaniem. Pod koniec 2017 roku planowane jest uruchomienie kolejnych w Kołbaskowie i, uwaga, w Sosnowcu. 2. Apple. Historia znana i inspirująca wielu. Amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki używanej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Kalifornii. Pierwszy komputer Steve Jobs i Steve Wozniak złożyli w garażu rodziców. Tego pierwszego. To właśnie tam twórcy zapraszali na spotkania dystrybutorów, którzy oczekiwali widoku nowoczesnego biura, a zastawali stary i niezadbany garaż. Obecnie Apple jest jedną z największych firm na świecie, zaś w 2012 roku został uznany za najsilniejszą markę. Co myślicie o produktach Apple'a? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. 1. Google, amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i używanymi. Najpotężniejsza wyszukiwarka internetowa to projekt dwóch absolwentów Uniwersytetu Stanforda. Dziś Google angażuje się w wielu dziedzinach nauki i nowych technologii, takich jak pojazdy bezzałogowe, rzeczywistość rozszerzona, wczesne wykrywanie chorób i bezprzewodowy internet. Działalność oczywiście została utworzona w garażu i to tam zaprezentowano po raz pierwszy wyszukiwarkę. Obecnie ze strony korzysta dosłownie każdy użytkownik internetu, a swoje biura korporacja posiada również w Polsce, w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Korzysta ktoś z Was z innej przeglądarki niż Google? Jeśli tak, piszcie w komentarzach. Zostawcie suba na kanale, jeżeli uda się nam ich wbić 1000, do końca miesiąca to będę robił jeszcze więcej filmów na kanale. Jeżeli dodacie komentarz super, to przypnę Wam serduszko. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę oraz zerknijcie na mój poprzedni film o miastach, które prawdopodobnie znikną w ciągu 100 lat.